Cześć, z tej strony Kinimot. Dziś na prośbę kolegi postanowiłem nagrać film o pojazdach, powiedzmy, resortowych, pojazdach również należących do Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziś przedstawię Wam tak naprawdę całą moją kolekcję dotyczącą pojazdów milicyjnych oraz pojazdów wojskowych, które posiadam lub pojazdów, których użycie weszło wraz z czasem de facto różnych wydarzeń w Polsce. Jednym z takich wydarzeń najbardziej kojarzonych było de facto wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Stan wojenny to dosyć trudny czas. Jak wiecie, został on wprowadzony w roku 1981. Był to 13 grudnia. I de facto trwało to około 2 lat. A że zbliżamy się do kolejnej rocznicy tego wydarzenia, warto również wspomnieć o pewnych problemach modelarskich związanych właśnie z tym czasem. W serii kultowych aut PRL-u, którą najczęściej tutaj omawiamy, mieliśmy do czynienia z kilkoma wozami milicyjnymi, policyjnymi, ale o tym na swój czas oczywiście opowiemy. Pierwszym takim najbardziej kojarzonym pojazdem z stanem wojennym i ogólnie z milicją obywatelską jest poczciwe 125P. Tutaj akurat od D'Agostini otrzymujemy dosyć specyficzny model, o czym zaraz opowiem. Jednak najpierw troszkę może o samej konstrukcji. De facto samochód pojawił się w Polsce ze względu na po prostu produkcję licencyjną. Ze strony Fiata otrzymaliśmy licencję. Ona została u nas dosyć dobrze wdrożona i samochody przyjęły się bardzo dobrze, zwłaszcza od modelu MR75 pojawiły się właśnie konstrukcje, które były bardzo lubiane, te Fiaty były dosyć pakowne, choć swoją drogą nie były takie tanie jak na tamte czasy. Cóż dostajemy od D'Agostini? Od D'Agostini dostajemy 125P w wersji milicyjnej, ale tu uwaga, dla wszystkich osób, które tworzą na przykład dioramy związane z tymi wydarzeniami i tym podobne rzeczy, jest to wzór modelu rocznika 1983. To jest błąd, który bardzo często jest wypominany kolekcjonerom na forach modelarskich i na wielu innych miejscach związanych ogólnie z modelami samochodów czy tam ogólnych pojazdów związanych z okresem PRL. Nie jest już to Fiat, jest to samochód marki FSO. Jest to FSO 125P, wykonany w skali 1:43. Ale sama historia właśnie zaczyna się tego samochodu od roku 1983. Więc de facto, gdybyśmy chcieli na przykład użyć modelu, który będzie zgodny z okresem wprowadzenia stanu wojennego, powinniśmy użyć modelu również z serii D'Agostini, tyle że w wydaniu właśnie rocznika 1975, tak jak ten oto tutaj brązowy, kojarzony bardzo często z rolą Bronisława Cieślaka w serialu 07 Zgłoś się, ponieważ w jednym z odcinków, bądź bodajże w kilku odcinkach, porucznik Borewicz właśnie jeździł takim Fiatem. On tutaj od razu mówię, ma zmienione koła, ponieważ fabryczne koło jedno było urwane i postanowiłem mu podmienić. Czym one się różnią? Na pierwszy rzut oka de facto sama bryła jest zachowana w niemal identyczny sposób. Samochody są niemal bliźniacze. Różnice to bardzo często są takie rzeczy jak chociażby kolor wlotu powietrza na słupku C oraz sam przód. Najzwyczajniej w świecie model Fiata posiada jeszcze znaczek właśnie Fiata, jako że to był jeszcze produkt licencyjny. Natomiast FSO posiada już ten słynny krzyżyk w kółeczku i de facto tym się te samochody różniły. Nie znam się za bardzo na jakichś tam kwestiach, powiedzmy, jeśli chodzi o sprawy związane z tematami dotyczącymi mechaniki, dlatego nie będę się tutaj wypowiadał na jakieś zmiany tematów związanych z tego typu zmianami. Jeśli chodzi o samo wykonanie FSO, FSO jest wykonany dość dobrze, ma ładny wzór,
Jest tutaj to malowanie charakterystyczne z użyciem jeszcze tego koloru, który był faktycznie używany jako kolor resortowy, czyli de facto kolor jasno-błękitny. Są białe pasy, tablice z przedrostkiem MOA i tym podobne, czyli to były te wszystkie tablice podlegające pod ministerstwa. I de facto to w sumie tyle. Błąd w tym modelu, jeśli chodzi o wykonanie, to na pewno są niestety ramki przedniej szyby oraz tylnej. Brakuje w nich z naznaczenia uszczelki. Jak widzicie, Fiat 125P w wydaniu MR75, on posiada ramki, tyle że te ramki wtedy jeszcze były srebrne. Tu natomiast już to była uszczelka w MR83 i ona powinna być po prostu czarna. Ten zabieg wykonano w jednym modelu z serii 125P MR83. Wykonano go niestety w taksówkach, które, jak wiecie, rozpadają się przez materiał, z którego są zbudowane, ponieważ materiał samoczynnie się rozkłada po prostu i odkształca. No i niestety nie wygląda to dobrze. Jeśli natomiast chodzi o drugą rzecz, która jest niedopracowana w modelach FSO 125P w wersji milicyjnej, a także w jeszcze jednym wozie, to niestety galeryjki. Galeryjka najzwyczajniej w świecie, prawdopodobnie to był wymysł może producenta, żeby sobie nie zaburzać jakichś tam proporcji, zostały pomniejszone. Zostały pomniejszone i to dosyć dużo, ponieważ de facto galeryjki we wszystkich pojazdach milicji obywatelskiej oraz używane później jeszcze w pojazdach policji były identycznego rozmiaru. To nie miało zależności takiej, że mniejszy samochód to mniejsza galeryjka. Absolutnie nie. Dlatego te galeryjki można łatwo, fajnie sobie podmienić. I taki jest też mój zamiar, że po prostu wyciągnę te galeryjki z tej belki i z tej ramy i najzwyczajniej podmienię na takie kupione od użytkownika polski model na Allegro. Przejdźmy sobie do drugiego pojazdu związanego z pojazdami milicyjnymi, mianowicie FSO Polonez. Ja tutaj od razu na wstępie zaznaczam, że mój Polonez ma zmienione koła. Ma zmienione koła, ponieważ koła fabryczne w Polonezach 1500 są tragiczne według mnie. Nie wiem w ogóle, na czym się wzorował producent, bo zarówno te koła pojawiają się w modelu od IST, jak i w tych tańszych wydaniach. I nie wiem, na czym oni brali wzór, ponieważ nigdy nie znalazłem tych kół fabrycznych, takie jakie są normalnie tutaj stosowane. U mnie są to koła od Poloneza MR87. Ale po kolei. W tym wydaniu dostajemy Poloneza milicyjnego. Tu również jest problem z galeryjką, no ale to się zdarza w kilku właśnie tych modelach z tej serii. Natomiast tu również mamy wersję późniejszą. Po czym tu można wywnioskować? Po pierwsze, mamy z dwóch stron zamocowane lusterka. Mamy po lewej, mamy po prawej. I to jest jedna z cech. Po drugie, montaż tych lusterek. Lusterka w wersji fabrycznej, która wyszła jako pierwszy wzór, co możecie wiedzieć doskonale po swoich modelach, były zamontowane dokładnie na drzwiach. Nie były zamontowane tak, jak to w tym modelu jest zrobione. W obrysie już ramki szyby, a były zamontowane troszkę niżej, bardziej na poziomie, tak jak jest biały pas pociągnięty. I tym się to de facto różni. Więc jest to również późniejsza wersja. Jest to wersja bodajże właśnie również z okolic roku 83. Przez co ten Polonez również wypada z, że tak powiem, rekonstrukcji, próby rekonstrukcji. Trzeba byłoby przerabiać po prostu wersje starsze, tak samo jak z Fiatem 125P. Jeśli chodzi o samo wykonanie, wygląda to nieźle. Tu największym problemem w Polonezach zawsze były, zwłaszcza w tych starszych seriach, brak odpowiedniego zaznaczenia ramek szyb w drzwiach. To występuje w każdym modelu Poloneza. 1500 i MR87 i bodajże MR89 również nie ma ich prawidłowo zaznaczonych. Jest to niestety problem, którego nie za bardzo da się rozwiązać. Jest to po prostu pomyłka ze strony, powiedzmy, niedopracowanie ze strony producenta. Niestety, żeby to poprawić, musielibyśmy rozłożyć model oraz, co ważne, rozwiercić nit łączący szyby z oczywiście dachem. To wtedy tak naprawdę dopiero Wam pozwoli wykonanie poprawek na tym modelu. Jeśli chodzi o całą bryłę, jest to bryła prawidłowa. On wygląda całkiem nieźle, ma prawidłowe tablice,
I myślę, że jakiś tam wzór jesteście w stanie wykonać, jeśli chodzi o pojazd prawdziwy nawet, że będzie to trzymało gdzieś tam klimat, oczywiście po lekkich zmianach. Ja osobiście najbardziej Polonezy de facto kojarzę z, przynajmniej z okresu lat 80., kojarzę najbardziej z Wydziałem Ruchu Drogowego. One mniej jeździły w takich rutynowych patrolówkach, one bardziej były, przynajmniej z początku, były bardziej właśnie stosowane w Wydziale Ruchu Drogowego. A to pojazdy 125P były bardziej samochodami stricte patrolowymi. Teraz przejdziemy sobie do jednego z modelów, który budzi dość duże kontrowersje, mianowicie Nyska 522 w wersji milicyjnej. Jak widzicie, ja tych Nysek mam trzy. Jedną z nich prezentowałem wam na ostatnim filmie, która przeszła konwersję, jest troszkę przybrudzona. Teraz jeśli chodzi o sam model. Sam model przedstawia wersję Nysy w wersji tak zwanej konwojowo-patrolowej. Nie jest to po prostu Nysa ZOMO. Nysa ZOMO powinna mieć wtedy, jeżeli by to była Nysa ZOMO, stricte jako pojazd należący do tych oddziałów, miałaby szybę w tym miejscu oraz drzwi z tyłu byłyby dzielone na pół. To były samochody związane z oddziałami ZOMO oraz z innymi oddziałami dotyczące właśnie kwestii pojazdów właśnie milicyjnych, pojazdów policyjnych i tym podobnych. Jeśli chodzi o samą Nyskę, dostajemy tutaj bardzo fajną wersję, choć wokół modelu, jak wiecie, krąży masa kontrowersji ze względu na trudną dostępność modeli oraz ceny, jakie najzwyczajniej w świecie sprzedający i obecnie modelarze sobie za nie krzyczą. Wadą modelu, jeśli chodzi o samo wykonanie, jest na pewno brak jakichkolwiek uszczelek. W Nysach to jest problem dosyć, powiedziałbym, natury prostej, ponieważ de facto każdy model Nysy, poza bodajże wersją 522R, czyli wersji ala pickup, oraz wersji podstawowej 522, nie posiadała żadna Nysa uszczelek. Wyłącznie wersja R oraz właśnie 522 w wersji podstawowej. Wiem, że tylko tyle, że właśnie jeszcze w wersji 522R w wydaniu złotej kolekcji też były braki w malowaniu uszczelek, zwłaszcza jeśli chodzi chyba o szyby boczne, ale tego nie jestem pewien, więc nie chcę was też okłamać tutaj. Jeśli chodzi o samą budę, de facto mamy taki fajny wóz patrolowy. On oczywiście nada się jak najbardziej na przykład na właśnie czas stanu wojennego czy jakichś innych wydarzeń związanych z historią, jakieś protesty i tym podobne, ponieważ de facto buda i sam kształt jest odpowiedni. Jeśli chodzi o taką rzecz związaną z samym wyglądem, warto sobie te Nyski, jeżeli macie ich więcej, tak jak widzicie, no ja tych Nysek mam trzy. Jeżeli macie ich więcej, warto sobie po prostu najzwyczajniej w świecie lekko je przybrudzić, podmienić. Jeśli chodzi o takie zmiany pojazdu w stosunku do pierwowzoru, te Nysy charakteryzowały się tym, że po prostu mają przesuwane drzwi z obu stron. I takie warianty Nys zazwyczaj trafiały wyłącznie do służb. Były to samochody albo milicyjne, albo wojskowe. W późniejszym czasie wiadomo, policyjne. Jednak z czasem wiadomo, że te samochody zaczęły jakoś tam trafiać na rynek prywatny, ponieważ najzwyczajniej w świecie zaczęły się przetargi, sprzedaż samochodów zużytych i tym podobne. Jeśli chodzi o samą budowę wnętrza, tu zależało też od de facto wersji, dla kogo jest przeznaczona ta Nysa. Ponieważ de facto wiem, że mój dziadek na przykład jeździł, pracując w milicji, Nysą, która miała przedziałkę po miejscu rozsuwanych drzwi i z tyłu była najzwyczajniejsza buda, taka jaka jest w te czwórkach, do przewozu oczywiście zatrzymanych osób. Tak to obecnie wygląda z Nysą. Następnym pojazdem, który chcę omówić, to oczywiście niezapomniany UAZ 469B. Model w wersji podstawowej wyglądał nieźle. Nie wyglądało to tragicznie, choć są dwie cechy, które bardzo są niekorzystne dla modelu. Po pierwsze, atrapa plandeki, przepraszam. Wykonana jest w kolorze niemal identycznym jak cała karoseria.
czyli ten podstawowy kolor zielony. To niestety widać. Wbrew pozorom, jak to często jest zrobione na zdjęciach w internecie, że jak się wydaje, że nie, spoko, to nie. Tutaj to widać i to widać to perfidnie. Widać to bardzo mocno, przez co po prostu te elementy najzwyczajniej w świecie będą widoczne, będą kuły w oczy i będą denerwowały ludzi, którzy na przykład lubią modele bardziej dopracowane. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Wystarczy w takiej sytuacji po prostu zdemontować dach i pomalować plandekę. Jak widzicie, moja druga wersja Ułaza troszkę się różni, ma troszkę ciemniejszy dach. On jeszcze nie jest dopracowany, ja go muszę kiedyś jeszcze troszkę bardziej dopracować. Ale ma zmieniony dach, który udało mi się zdemontować bez urwania wycieraczek, które niestety wiszą de facto na elemencie dachu. I niestety jest to problem, ponieważ te wycieraczki lubią odskakiwać. Oraz na górze została podmieniona galeryjka na pojedynczy kogut. Tutaj zatrzymamy się właśnie też przy wykonaniu oświetlenia oraz oznaczenia na dachu tego pojazdu. Nie wiem, o co chodzi, czy im kalkomanii zabrakło, czy co, ale olano kompletnie napis milicja na tylnej części galeryjki. Po prostu go nie ma. Najzwyczajniej w świecie zniknął. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie jakiegoś błędnego wykonania, nie wiem, błędnej interpretacji pod względem samego wykonania tego wozu. Po prostu tego nie ma. Jest to problem i to dosyć duży, ponieważ najzwyczajniej w świecie no, te galeryjki trzeba podmieniać. Ja mam w planie właśnie podmienić galeryjki w czterech moich pojazdach, a obecnie w sumie pięciu. Więc de facto będzie można to naprawić po prostu. Tu jeszcze co do Ułazów, mogę Wam zaprezentować Ułaza, którego sam odrestaurowuję. Jestem w trakcie prac, więc on na razie jeszcze wygląda dość prowizorycznie, bym powiedział. Jest to Ułaz, który był złomem w zabawkach dziecka kolegi. Została mu odmalowana plandeka, usunięta farba z bocznych drzwi, przez co są takie lekkie naleciałości, ponieważ model był wypaćkany farbą akrylową czy jakąś plakatówką. Niefabryczne koła oraz wycieraczki. To jest niestety model, który, tak jak mówię, on jest w trakcie fazy naprawy, w trakcie faz właśnie poprawek, wszystkich zmian i myślę, że uda mi się to zrobić, tyle że będę potrzebował też kilka elementów domówić, ponieważ będę musiał zamówić wycieraczki, aby je poprawić i kilka innych rzeczy, które po prostu będą potrzebne do wyposażenia jako elementy dodatkowe. Teraz przejdźmy sobie do pojazdu troszkę cięższego. Mianowicie stary. Jak wiecie, Star to dosyć charakterystyczna polska ciężarówka. Zwłaszcza jeszcze w wydaniu milicyjnym, a później policyjnym. Ciężarówki nazywane dyskotekami. Tutaj o tych modelach za dużo się nie będę wypowiadał, ponieważ są to modele z wydruku 3D. Wykonał je Tan, którego pewnie kojarzycie świetnie z jego kanału, z jego prac nad dioramami związanymi z PRL-em i tym podobnymi właśnie rzeczami. Modele wiem, że mają problemy z brakami. Brak jest na przykład włazów na dachu, brak jest drzwi z jednej strony w zabudowie, brak jest stopni do wejść. Ale cóż poradzić? De facto na rynku nie ma starów dostępnych od tak w wersji milicyjnej. Wiem, że bodajże jakaś firma kiedyś produkowała zestawy żywiczne, jednak te zestawy przepadły, de facto do dzisiaj nie można ich za wiele znaleźć. Wiem, że mój kolega ma taki zestaw i szczerze Wam powiem, że jak słyszę jego opinię na temat składania tego zestawu, to bardzo bym się zastanowił nad kupnem, bo już mówił, że elementy są strasznie źle wyprodukowane na zasadzie takiej, że po prostu czasami nie ma pewnych rzeczy jak chwycić. Na przykład coś, czego u mnie nie ma, kraty na okna. Podobno dramatycznie źle się to tam montuje, bo te elementy są jakieś za małe, coś tam nie brakuje jakiegoś elementu, którym można by to podczepić i de facto on się obawia, że najzwyczajniej w świecie to się nie będzie trzymać. Czy obawa jest słuszna? No ja bym nad tym pomyślał, ponieważ de facto może to być problem związany z tym, że później najzwyczajniej w świecie model nie będzie wyglądał prawidłowo.
Tu zaburzenia są przede wszystkim w wysokości też kabiny. Jest to niestety problem, ale de facto tak już powiedzmy robiąc taki kontrast ceny modeli z powiedzmy własnych fabryk, jeśli chodzi o jakieś manufaktury zajmujące się produktami, modelami żywicznymi i tym podobnymi, te modele są strasznie drogie. A tutaj de facto z takiego druku 3D jesteś w stanie zrobić w miarę dobrze wyglądający pojazd stara i to za niewiele pieniędzy, ponieważ wystarczy zapytać Tana, za ile on robi i koszt de facto takiego jednego stara wynosi około 100 zł, z tego co wiem. Więc naprawdę za takie modele można sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że z tego co wiem, obecnie dostępny jest jedynie na Allegro Star bodajże 28 w wersji milicyjnej od jednego z użytkowników, ale jest strasznie brzydki. Ma zaburzoną proporcję przede wszystkim samej zabudowy. Ta zabudowa jest za wysoka tam i ma źle umiejscowione szyby. Zresztą bardzo się w sumie zastanawiam, na jakiej podstawie w ogóle powstała ten model. Przejdźmy sobie teraz do tematu wojskowego. Jak wiecie, w wojsku ciężarówką dominującą de facto był Star 266. Przed wami oto i takowy model w skali 1x43. On pochodzi z serii kultowe ciężarówki PRL-u, które jak wiecie doskonale zostały wstrzymane i de facto patrząc na ostatnie poczynienia serii De Agostini i ich wydawnictwa, no nie wygląda to na to, żeby to miało wrócić, jeśli chodzi o przynajmniej produkcję dalszą tej serii. Prawdopodobnie ze względu, że była to seria testowa, popełniono tutaj również błąd, który mnie bardzo boli, ale ja to będę chciał naprawić, że to tak powiem. Mianowicie kolor. Nie uniżając nikomu, ale ten żółty kolor po prostu wygląda źle. Dużo lepiej by było wydać ciężarówkę albo w kolorze zielonym, stricte wojskowym, co by bardzo fajnie na pewno się przyjęło i wtedy na samych starach mieliby już super utarg. Albo ewentualnie kolorze czerwonym pod pojazd straży pożarnej. Co ja będę chciał z tym modelem zrobić? No przede wszystkim przemalować elementy żółte na elementy zielone w barwach wojskowych. Jeśli chodzi o tutaj proporcje pojazdu, są one dobrze zachowane. Nie wygląda to źle, nie wygląda to jakoś tragicznie. Wszystko jest tutaj zgodne z wymiarami. Wiem, ponieważ porównałem ten model również z innymi ciężarówkami i najzwyczajniej w świecie to odpowiada tym pojazdom. O samym starze myślę, że to tyle. Ja tutaj teraz sobie muszę trochę te modele poprzesuwać, bo ostatni model trochę miejsca zajmie. Co do samych modeli jeszcze 125P i Nysy, to wam mogę od razu też powiedzieć, że najzwyczajniej w świecie te przerobione wersje, które wam pokazywałem na poprzednim filmie, one mi się też świetnie nadadzą do właśnie jakichś dioram z nadchodzącym czasem. Ostatni pojazd to dość pojazd nietypowy. Mianowicie pojazd, który widzicie, to BTR 60PB. Tak, poczciwa BTR-ka. Pojazd ten był używany przez milicję obywatelską. Były to jedne z kilku pojazdów, które jak wiecie trafiały do milicji i nie przypominały za bardzo pojazdów milicyjnych, mimo tego, że powiedzmy były oznaczenia, ponieważ jak się domyślacie, po prostu są to bojowe transportery rozpoznawcze lub inne rodzaje tego typu pojazdów. Sam BTR-60 w tym przypadku jest to produkcja rosyjskiego wydania pojazdów bojowych, czyli słynna seria Modimio. Ten pojazd jeszcze nie jest przerobiony. Ja go mam zamiar przerobić na pojazd milicyjny lub policyjny. Zobaczymy, powiedzmy, co mi przyjdzie do głowy. Sam pojazd wygląda bardzo ładnie. Jest droższy i ładniej wykonany pojazd tego typu. Dokładniej rzecz mówiąc, był to model firmy Premium Classics. On jest około chyba 100 albo 150 zł droższy niż Modimio, bo Modimio kosztuje około 160 zł na polskim rynku przynajmniej. Jest to pojazd bardzo ładny. Idealnie nada się do tych takich etapów przejściowych,
Bo tutaj też bardzo fajne jest to, że ten pojazd zarówno nada się na wersję milicyjną, jak i ewentualnie na późniejszą przeróbkę pojazdów policyjnych, których, jak wiecie, używali antyterroryści. Jeśli chodzi o sam ten pojazd, no to tutaj dużo do omawiania nie ma. No wiadomo, ośmiokołowy transporter upancerzony. On tutaj posiada oznaczenia oczywiście bojowe jednej z armii. Ze względu na to, że model po prostu nie był produkowany na polski rynek. Z tego co wiem, dużo modelarzy w Polsce decyduje się na modele kartonowe, jeśli chodzi akurat o ten pojazd. Ja go dostałem w prezencie i szczerze przyznam, że mam bardzo duży zamiar właśnie pozbyć się tych wszystkich kalkomanii, które są już naniesione i zrobić z tego jakiś wóz właśnie polskich oddziałów milicji lub policji. I tak naprawdę to tyle. Co do pojazdów przedstawionych do tej pory, mamy pojazdy przede wszystkim starszych generacji. To są pojazdy, które występowały w starszych czasach. Oczywiście one jeździły dużo później, ale de facto były to pojazdy, które już jeździły od dosyć dawna. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, dodatkowe wyposażenie, jakie można było przedstawić w UAZ-ach i w Nysach oraz nawet w modelach właśnie Fiata, czy FSO 125P oraz Poloneza, to można ewentualnie spróbować dorobić, ponieważ wiem, że są tacy ludzie, co tworzą te elementy, mianowicie szperacze. Jak wiecie, duża część tych samochodów posiadała lampę zamontowaną gdzieś w okolicach drzwi kierowcy, którą po prostu oświetlano dany teren, jeżeli coś się działo, czy jeżeli kogoś szukano, to po prostu było łatwiej to najzwyczajniej w świecie wypatrzyć. Teraz omówimy sobie jeszcze dwa pojazdy, które już jednak nie zaliczają się absolutnie, ponieważ jest to de facto już koniec samego PRL-u, czyli poczciwe honkery. Ja takie honkery posiadam dwa. Jeden z modeli sprzedał mi jeden z moich przyjaciół. Drugi to model, który kupiłem od kolegi poznanego na grupie, na jednej z grup na Facebooku. Sama konstrukcja tarpana to tak naprawdę, jak wiecie, historia w ogóle całej marki zaczęła się od samochodu na potrzeby rolniczo-gospodarcze. Przez to troszkę po ujrzeniu tarpana Honkera ludzie wybuchli śmiechem, ponieważ nie mogli uwierzyć w to, że tarpan wyprodukuje samochód dla wojska czy dla milicji w późniejszym czasie, no i później policji. Jednak no tak się stało. Wada, samochód tak naprawdę zaraz po premierze otrzymał masę krytyki. Pierwsza rzecz dotyczyła awaryjności pojazdu. Tarpany są strasznie awaryjne. Wiem, ponieważ jeden z moich kolegów prywatnie posiadał wersję z obciętym dachem od kabiny kierowcy do tyłu i postawioną tam miał jakąś plandekę. I naprawdę narzekał, że to auto się co chwilę psuje. De facto co rusz były problemy z tym samochodem. Jak nie silnik, to coś tam jeszcze innego i co chwilę coś po prostu. Dodatkową wadą konstrukcyjną, w przeciwieństwie na przykład do UAZa, był brak drzwi tylnych z boku. Wyjście tak naprawdę mieliśmy z tylnej kabiny tylko i wyłącznie przez sam tył, co sprawy nie ułatwiało. Niestety jest to kwestia błędów wykonanych przez niektóre firmy projektujące właśnie tego typu pojazdy oraz próbę zmieszania kilku pojazdów w jeden, ponieważ tak naprawdę tarpan powstał na bazie pomieszania konstrukcji m.in. Land Rovera Defendera i serii 109 z serią Mercedesa G oraz bodajże jedną z wersji samochodu marki Arrow. Same modele przedstawiają się ładnie. Tu tylko jedna taka dziwna rzecz wystąpiła u mnie w moich modelach. Mianowicie jeden z modeli nie posiada polskich tablic. Nie wiem o co chodzi, czy to jest jakaś seria wydawnicza na rynek zagraniczny. W każdym razie posiada tablice niepolskie. Ja to będę chciał oczywiście podmienić, a być może zrobię sobie jakiś pojazd z oznaczeniami w przyszłości z jednego z tych tarpanów. To na tyle ode mnie dzisiaj. Myślę, że materiał Wam się spodoba. Odwiedźcie koniecznie oczywiście profil kolegi na Facebooku. Zostawcie łapkę w górę. Cześć!